Muszkieter Gliwice to jeden z trzech działających w Gliwicach klubów szermierczych po Piaście, najbardziej utytułowany. Jego historia liczy sobie już prawie 30 lat. Dokładnie w 1991 roku założył ją Jan Motyl. Przez ten czas przewinęło się tutaj przez tą salę wiele znakomitych zawodniczek, zawodników, a także trenerów. Jakimi sukcesami, jakimi medalami dziś może się pochwalić Muszkieter? Zobaczmy i posłuchajmy. Tak jak tutaj powiedzieliśmy, jesteśmy w klubie Muszkieter Gliwice. To kolejny bardzo zasłużony klub szermierczy dla miasta Gliwice. Na początek więc może przypomnijmy sobie, skąd się wziął pomysł na stworzenie Muszkietera, kto go założył, no i jak to wyglądało przez te już prawie 30 lat istnienia. Założycielem klubu był w 1991 roku był tutaj ówczesny dyrektor tej szkoły ZSO4, pan Krzysztof Przybyłowicz, i wraz z trenerem Janem Motylem, który tutaj pracował jako WF-ista, założyli klub szermierczy, który od początku właśnie zaczął odnosić sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Była klasa sportowa, no i tak zaczęła ta szermierka powoli się tutaj w szkołę wdrażać już prawie 30 lat temu. Przez te 30 lat przewinęli się tutaj znakomici zawodnicy. Z tego co wiem, to i także i trenerzy, i fechmistrzowie. Pracował tutaj również Marek Julczewski, Mikołaj Prac-Pomarnacki. Tu zaczynał swoją przygodę Adam Wiercioch, medalista Igrzysk Olimpijskich, a także jeszcze parę nazwisk jesteśmy w stanie wymienić? Pewnie. Mariusz Zimmermann, zasłużony zawodnik tutaj Muszkietera Gliwice. Adaś Bartus tu pracował. Paweł Benisz tutaj pracował, również wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy. Także tutaj zawsze pracowali dobrzy fachowcy. I zawsze odnosiliśmy fajne sukcesy na tej arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej. Także no nic, tylko robić to dalej. A mówię, że Adaś Wiercioch właśnie też, zawodnik, pierwsze kroki szermiecze stawiał tutaj w Muszkieterze Gliwice, tak jak trenerem tutaj był właśnie wspomniany Marek Julczewski, gdzie oni razem kontynuowali tą współpracę potem w Piaście Gliwice, no i no, osiągnęli srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Także naprawdę była tu grupa mocnych zawodników i z tej grupy właśnie wyrósł Adaś Wiercioch, który zrobił medal olimpijski, co uważamy za największy sukces tutaj z tej szermierki gliwickiej ostatnich czasów naszych. Sala nie wygląda w jakiś sposób tutaj bardzo imponujący, no niemniej jednak macie jakiś pomysł i sposób na to, żeby wyłapywać te rodzynki szermiercze i te talenty potem kształtować. Jak to robicie? Tak, no mówi się, że mamy atmosferę do pracy tutaj od zawsze. Sala rzeczywiście, mamy takie warunki szkolne. Sala jest przystosowana do uprawiania szermierki, tak jak widzimy. Nie jest ona zła, do szkolenia młodzieży jest bardzo dobra, bo mamy tutaj dużo miejsca, jest podłoże bardzo miękkie, także nie ryzykujemy kontuzjami. Te zawodnicy, no nie mamy problemów z urazami. Tutaj możemy robić zajęcia ogólnorozwojowe, mamy jeszcze dużą salę tutaj, też ją często wykorzystujemy do gier sportowych, aczkolwiek mamy plan taki, że do takiej stricte do robienia tej szermierki dla już doświadczonych zawodników, no próbujemy się tak zorganizować, żebyśmy mieli obiekt taki z prawdziwego zdarzenia, na którym rzeczywiście te wyniki możemy jeszcze poprawić i jeszcze lepiej ta szermierka może wyglądać. Emilia, jak długo już trenujesz szermierkę i dlaczego wybrałaś Muszkietera Gliwice? No to trenuję 7 lat. A wybrałam Muszkietera tak w sumie nie miałam za bardzo wyboru. W sensie po prostu zaczęłam trenować szermierkę. Na początku nawet nie wiedziałam, że są inne kluby. Po prostu wypadło na Muszkietera. Pamiętasz swój pierwszy dzień na treningu? No tak mniej więcej. Jak wyglądał? Był stres? Byłaś zdziwiona? Stresowałam, po prostu przyszłam, tam się rozgrzewaliśmy. W ogóle nie wiedziałam, co to jest szermierka na pierwszym treningu. Zaczniemy od tego, że ja tak przyszłam i się dowiedziałam dopiero, co to jest. Szermierka to sport specyficzny, bo to sport walki. W takim razie, jeśli ten swój pierwszy trening pamiętasz, a pierwszy sukces, jakiś pierwszy taki wynik znaczący, po którym się bardzo cieszyłaś? Oj, ciężko. Pamiętam moje takie pierwsze zawody, na których byłam w ósemce. No to bardzo się cieszyłam. To było jakoś tak po roku trenowania. To i tak było chyba szybko, po roku już. Nie, no tak ósemka w takich dzieciach to wcale nie jest chyba jakieś duże osiągnięcie. Skromność, dobrze. Ale z czasem przyszły kolejne wyniki i przyszedł pierwszy medal Mistrzostw Polski. Jaki to był medal? Na drużynówkach w młodzikach. I ale w jakim kolorze?
Brązowy. Brązowy medal Mistrzostw Polski. No tutaj w muszkieterze tych medali jest mnóstwo. Jak był medal, no to już chyba była taka większa satysfakcja. No była, była. Kolejny medal, jesteś też brązową medalistką indywidualnych Mistrzostw Polski. To całkiem niedawno miało miejsce. Opowiedz coś o tych zawodach, o turnieju. No ogólnie nie spodziewałam się, bo tak średnio mi szło na treningach. Ogólnie byłam tak dosyć zdołowana przed tymi zawodami. Ale no udało się, więc cieszę się. Co takiego jest fajnego w szermierce? Jak byś innym dziewczynom powiedziała, że warto ten sport uprawiać? No, moim zdaniem na przykład bardzo fajne jest to, że to jest takie indywidualne, że sami jakby, no, jakby decydujemy o swoim wyniku, bo na przykład w piłce nożnej jest drużynowy sport i nie zawsze wszystko zależy od nas, a tutaj właśnie fajna jest ta indywidualność. A nie masz czasami dość? Już tyle lat? 7 lat? Mówisz, a już skończę z tą szermierką. Nie, no nie. Znaczy czasami jestem zdenerwowana na trenera albo tam na siebie, ale zawsze jakoś szermierka, fajny sport. Jaki sobie stawiasz cel na najbliższy czas, na najbliższy rok? Co chciałabyś osiągnąć? Chciałabym jeździć na Puchary Europy i tam robić jakieś wyniki, ale no nie wiadomo przez koronawirusa, jak to się tam potoczy dalej, czy w ogóle będą wyjazdy za granicę i tak dalej, więc... We dwoje w zasadzie prowadzicie ten klub. Powiedz, ilu w tej chwili podopiecznych macie? W tej chwili mamy podopiecznych około, jak ostatnio tworzyłem listę, 38, z czego 20 to są dzieci początkujące, a 18 to są już zawodnicy, którzy już osiągają wyższe wyniki na arenie międzynarodowej, jak i na arenie ogólnopolskiej. Biorąc, przeliczając to na dwie osoby, to wychodzi, że macie po 19 podopiecznych na trenera, to chyba kawał ciężkiej roboty trzeba wykonać w tygodniu. Nie ukrywam, że jest to kawał ciężkiej roboty, lecz jest to praca bardzo dla mnie, bardzo miła przede wszystkim, bo ja lubię pracę tą, co wykonuję, tą, co kocham, tą, co zawsze trenowałem i bardzo się cieszę, że ja mogę w ogóle pracować jako trener, mimo że ta praca jest ciężka. Nie jest to zawód taki jak piłkarza czy koszykarza, kiedy się zarabia duże pieniądze, kiedy się w ogóle zarabia jakieś pieniądze, więc robicie to tylko i wyłącznie dla własnej satysfakcji, czy po to, żeby się pochwalić, a mam takiego wychowanka, on zrobił taki i taki wynik. Znaczy na pewno to jest satysfakcja, może jest wtedy właśnie jak tego wychowanka wyćwiczymy. To jest na pewno dla nas wielki sukces i bardzo się z tego cieszymy. Ale właśnie dlatego pracujemy, żeby zobaczyć, że jednak nasza praca przynosi efekt i że jednak nasz wychowanek coś osiągnął. I to jest też, jakby tak powiedzieć, mógł takie koło zamachowe, że nam się cały czas chce pracować właśnie i tworzyć przyszłą szermierkę, przyszłość szermierczą. Nie jesteście jedynym klubem w Gliwicach. Funkcjonują to jeszcze Piast i Kosynier. Czy ta konkurencja wam pomaga, czy może przeszkadza, bo odchodzą zawodnicy do innych klubów? Znaczy powiem tak, na pewno teraz w Gliwicach już nawet pracujemy nad takim planem, żeby jakby razem współpracować. I już tego lata na przykład byliśmy na wspólnym obozie z Piastem Gliwice i ta praca jest bardzo owocna, ponieważ im więcej walczymy, tym więcej trenujemy. Im więcej trenujemy, tym więcej potrafimy na planszy zdziałać. Więc na pewno taka współpraca jest bardzo dla nas pozytywna. Macie jakiś plan medalowy na najbliższy czas, o ile oczywiście epidemia pozwoli na starty? No, oczywiście, jeżeli epidemia pozwoli, jak najchętniej chcemy startować dalej w zawodach i właśnie mamy już przykład tego, że jednak epidemia nam planów nie pokrzyżowała i nasze dziewczyny zdobyły Mistrzostwo Polski i właśnie chcemy nadal to kontynuować, żeby jak najwięcej dało się w tym sezonie osiągnąć. Tutaj ze mną są dwie Hanie, najmłodsze muszkieterki już. Muszkietera Gliwice. Hania, powiedz mi, co takiego jest fajnego w szermierce, że zdecydowałaś się trenować tą dyscyplinę? Na przykład bardzo lubię się bić. Lubisz się bić, ale to bicie to jest chyba takie fajne dla chłopaków bardziej. No, ale jest często biję z moją siostrą i zdecydowałam, że spróbuję szermierki i jest bardzo fajna.
Ale to chyba nie jest takie normalne bicie, tak? Jak się na ulicy macie szpady, macie broń, macie maski, więc trochę to inna jest walka. Taka, jak wygląda taka walka, kiedy ma się maskę i idzie się do przodu? Opowiedz, jakie są wrażenia? Co wtedy myślisz? Na pewno się bardzo ktoś męczy, ale myślę o tym, żeby trafić kogoś. Aha, i udaje ci się czasem trafić? Tak. Mi się strasznie podoba w tym, że można jakby na kimś się wyżyć szpadom. Na kimś się wyżyć? A czy ty masz brata i siostrę może? Albo kogoś? Tak, brata. I czasem cię denerwują? Tak, bardzo często. I ta szermierka przydaje ci się zatem, żeby się wyżyć? Tylko no, szpadą raczej tak, bo można komuś oko, ale myślę, że się przydaje i strasznie mi się ten sport podoba. Aha, podoba ci się. Tu twoja koleżanka Hania powiedziała, że można tutaj powalczyć, można się nawet pobić, ale to jest taka walka sportowa. Na czym polega ten sport w szermierce? Twoim zdaniem, w twojej opinii, jak to wygląda? Szermierka polega na tym, żeby ruszać ręką, ruszać nogami, żeby kogoś trafić. Po prostu chodzi o rywalizację. Żeby po prostu kogoś trafić szpadą i żeby to też zrobić jakby z wyczuciem, żeby kogoś to strasznie nie zabolało. Aha, żeby nie zabolało, ale to też ciężki trening, bo z tego co wiem, to nie tylko walczycie szpadą, ale musicie też trochę pobiegać, poskakać, tak? Jak wyglądają takie przygotowania do treningu twoje? Jest rozgrzewka, zaczynamy zawsze od ramion, żeby rozgrzać ramiona, a później to już plecy, brzuch, nogi. I później wtedy na przykład mamy kolejkę, czyli pan z drugim panem się ustawiają i my ze szpadami na przykład do nich idziemy. Oni nam mówią, jakie ćwiczenie mamy robić i wtedy robimy to, co oni nam mówią, na nich. A jakie jest twoje marzenie w szermierce? Jaki byś chciała medal zdobyć? Moje marzenie jest, żeby wystąpić w jakichś takich bardzo ważnych zawodach. Jak wygląda u was szkolenie? Jakie dzieci są najmłodsze? Czy to jest klasa sportowa w tej chwili, że to są grupy? Jak przebiega taki proces kształtowania zawodnika? Wygląda to w ten sposób, że zazwyczaj wrzesień, październik, listopad przychodzą te najmłodsze dzieci do klubu i zaczyna się taka wstępna selekcja. W tym roku mamy około 21 takich dzieci, więc jest całkiem fajnie. Najmłodsze z nich mają 6-7 lat, to jest bardzo wczesny wiek do rozpoczynania szermierki, aczkolwiek oni tej szermierki tutaj robią na takie, nie dostają tego sprzętu metalowego, bawią się na te takie szpadki plastikowe, więc jest to całkowicie bezpieczne dla dzieci. Nie ma tu mowy o tym, żeby tej szermierki było dużo, jest to 10-15% zajęć poświęcone szermierce, cała reszta to są zajęcia ogólnorozwojowe. I teraz jak te dzieciaczki sobie ćwiczą rok, dwa lata, oni nabierają pewnych już takich cech, bo mają tu zabawy reakcyjne, mają tu te elementy szermierki wprowadzające i dopiero wtedy zaczynamy z nimi pracować tak, żeby oni w tym wieku 10-11 lat zaczęli walczyć więcej, spróbowali pojechać na zawody, wdrażamy ich już w taką sportową rywalizację. No i widzimy z tych 15 dzieci 8-9 dzieciaków złapie takiego bakcyla, że zakocha się w tej szermierce i oni już chcą to robić, chcą się rozwijać. No i wtedy my jako trenerzy też to widzimy i my dajemy bardzo dużo od siebie, żeby oni jak najlepiej się prezentowali. Organizujecie też zawody, jak było wspomniane, a takim waszym sztandarowym to jest Muszkieter Trofy, na który przyjeżdżają zawodnicy, zawodniczki z całej Polski. Coś o tym turnieju? Mamy taki turniej właśnie raz do roku, nasz rodzynek taki, który organizujemy i staramy się zawsze, żeby on doszedł do skutku. Wspomaga nas miasto Gliwice w organizacji tego turnieju i jest to turniej, gdzie jest to tak naprawdę drugi turniej w Polsce, jeżeli chodzi o liczebność startujących w tych zawodach, bo mamy zawsze około 400 startujących, to jest turniej międzynarodowy, liczony też do klasyfikacji Polskiego Związku Szermierczego w kategorii młodzik, więc jest to taki turniej, gdzie wszyscy szermierze z całej Polski chcą w nim uczestniczyć i przyjeżdżają do Gliwic. No i w tych zawodach dbamy o wzrost poziomu sportowego, czyli po prostu zachęcamy wszystkich do rywalizacji. Są to fajne ogólnopolskie zawody z fajnymi nagrodami, zawsze wysoko oceniane przez środowisko szermiercze, także byle tak dalej. W tym roku odbył się 28 turniej. Udało się przed całą pandemią jeszcze zdążyć z zawodami. Magda, no, spory sukces chyba, bo złoty medal Mistrzostw Polski Młodzików, to twój pierwszy złoty medal Mistrzostw Polski? To były pierwsze Mistrzostwa Polski, na którym byłam, z tego co mi się wydaje przynajmniej. No, turniej to na początku grupy, trafiłam taką spoko grupę nawet, jak na to, jak, na jakie zawsze to życie trafiam. I no nie wiem, jakoś to poszło, także mi się w miarę szczęśliwie ułożyła tabelka. No i udało mi się. Tak.
No to się tak nie udaje, bo to jest pewnie efekt ciężkiej i długiej pracy. Wróćmy jeszcze do tej walki finałowej. Z kim walczyłaś? Jaki był przebieg tej walki? Czy było pewne zwycięstwo, czy trzeba było do końca tutaj się bić o każdy punkt? No, walczyłam z Alicją Gaczeł. To była walka dość wyrównana, bo ciągle trafiałyśmy się obydwie naraz. I ja wyciągnęłam przewagę 2 punktów, ale to była taka walka, że obydwie mogłyśmy jakby wygrać. To nie było nic pewnego. Czyli do końca było mnóstwo emocji, a po zdobyciu medalu co był wybuch radości, ulga czy może zmęczenie? Wszystko na razie skupiło. Magda, przypomnij jeszcze parę twoich wcześniejszych wyników sukcesu. Może pamiętasz taki pierwszy znaczący medal, którym wspominasz, do którego wracasz pamięcią? No to może nie medal, ale 5. miejsce na Mistrzostwach Śląska Juniorów Młodszych. To mi tak zapadło pamięcią, bo tam byłam jednak chyba najmłodszym rocznikiem. No i tam takie zawody bardziej, no trochę mniejsze, tam Challenge Wrocławia, to też miejsca w 8. Weronika, co takiego fajnego jest w muszkieterze? Takim pytaniem cię zaskoczę na początek. Przede wszystkim myślę, że jest fajny trener, który motywuje nas do pracy i w ogóle, ale też fajna atmosfera, wszyscy się wspieramy i lubimy i jakoś tak fajnie. I ta atmosfera i ta sala pozwala wam osiągać no, spektakularne bardzo wyniki, bo tych medali i startów jest. Nie bądź skromna i pochwal się takiego, tak, czym, co osiągnęłaś w ostatnim czasie? No, ostatnio zostałam wicemistrzynią Śląska na zawodach, na mistrzostwach. No. Ale też startowałaś w zawodach europejskich rangi, tak? Jakie to były zawody i z jakim wynikiem? No to był Puchar Europy, no i przegrałam bodajże o walkę o 64, więc nie poszło mi jakoś super, ale też było dużo osób i dużo starszych zawodniczek i z różnych krajów. Właśnie, trenujecie tutaj na co dzień razem, młodsi i starsi. Jak wygląda taki trening szermierczy, może byś opowiedziała? Czy to jest trudna rzecz, czy fajna, przyjemna, czy łatwa? No na pewno ci młodsi mają najpierw jakąś rozgrzewkę. Na początku walczyliśmy na takie plastikowe szpady, ale teraz już przychodzimy tutaj, zazwyczaj mamy jakąś rozgrzewkę, pracę nóg, no i później walczymy sobie, tak jak dzisiaj. No właśnie, widzę na tych walkach, że jest dużo takiej zaciętości. Trzymacie w ręku jednak metalowe szpady i to jest taka, w tej walce są takie emocje, że trzeba koniecznie kogoś trafić, czy to jest tylko ćwiczenie techniki, czy jednak gdzieś tam czasem, a mam ochotę mu... Myślę, że raczej nie, że raczej na treningach staramy się robić to, co robimy na lekcyjkach i ćwiczyć jednak tą technikę i się szkolić. Jak myślisz? Powiedziałeś, że to jest fajny klimat, dlatego macie takie sukcesy, ale to też chyba mnóstwo pracy, mnóstwo potu. Ile trzeba trenować, żeby wreszcie sięgnąć po medal mistrzostwa? No, ja trenuję 4 razy w tygodniu i poniedziałek, środa, piątek mamy treningi, a we wtorek zazwyczaj przychodzi bardzo dużo osób i są głównie walki. A co w takim razie z czasem prywatnym? Kiedy koledzy, koleżanki, nauka? No, koledzy, koleżanki są tutaj w sumie, a nauka to tak w weekendy czasem albo po treningach. Reprezentujesz muszkietera i z tego co widzę reprezentujesz też Polskę na zawodach międzynarodowych. Tak, tak? Na Pucharach Europy i na Pucharach Świata do 20 lat. Tak samo jak na Mistrzostwach Europy też. Nakręcasz się tą szermierką? Jest tak, że z każdym kolejnym turniejem chce ci się bardziej walczyć? Tak, jak się wchodzi w sezon, na pierwsze zawody mogą być różne, ale potem już jak jest się coraz bardziej, coraz częściej są zawody, to łatwiej się walczy i jest coraz lepiej. Muszkieter słynie z wychowaniem młodzieży, ale czy już masz plany co dalej? Kiedyś zostaniesz seniorką? No tak, chciałabym kontynuować to jak najbardziej i mam nadzieję, że uda mi się zostać w tym klubie.